stacji uzdatniania w Stężycy i Brzezinach 0 zł, dla odbiorców ze stacji uzdatniania wody w Dębinie 3,32, 4 za, dla dostawców ścieków 1,20 zł. 4 za. Komisja Finansów zaproponowała następujące dopłaty. Dla odbiorców ze stacji uzdatniania w Stężycy i w Brzezinach 0 zł, 7 za. Dla odbiorców ze stacji uzdatniania wody w Dęblinie 3,32, 7 za. Dla odbiorców ścieków 1,25 zł, 5 za, 2 przeciw. Ze względu na najdalej idące wnioski głosować będziemy. Dla odbiorców dopłaty dla odbiorców ze stacji uzdatniania w Stężycy i w Brzezinach 0 zł. 11 głosów za, ten wniosek będziemy głosować. Dla odbiorców ze stacji uzdatniania wody w Dęblinie najdalej idący wniosek 11 głosów za, 3,32. I dla dostawców ścieków 1,25, 8 głosów za. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Stężyca. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z dnia 2018 roku, pozycja 994, 1349 i 1432 oraz artykułu 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dziennik ustaw z dnia 2018 roku, pozycja 1152 i 1629, Rada Gminy Stężycy uchwala, co następuje. Ustala się dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Stężycy, zatwierdzonych decyzją numer WARET 071-354-2 z 2018 z dnia 5 listopada 2018 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf. Dla wszystkich odbiorców usług grupy W1, to jest ze stacji uzdatniania wody w Stężycy i w Brzezinach eksploatowanej przez GZUK Stężyca w wysokości 0 zł za metr sześcienny wody. Dla wszystkich odbiorców usług grupy W2, to jest ze stacji uzdatniania wody w Dęblinie eksploatowanej przez MZGK spółka z o.o. w Dęblinie w wysokości 3,32 netto za metr sześcienny wody. Dla wszystkich dostawców ścieków usług grupy K1 w wysokości 1,25 netto za metr sześcienny ścieków. Dopłaty, o których mowa w paragrafie pierwszym uchwały, obowiązują od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Dopłaty do taryf zostaną pokryte z dochodów własnych gminy Stężyca. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stężyca. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.
Przystępujemy do głosowania. Pani Halina Maria Cieśla. Pan Ćwik Dariusz. Za. Pani Grzęda Mirena. Za. Pan Jasiński Henrykian. Za. Pani Karaszewska. Za. Pan Kozłowski Robert. Za. Pani Ewa Urszula Kultys. Za. Pan Szymon Józef Kurzek. Przeciw. Pan Andrzej Wicek. Za. Pan Pietrzak Jakub Marian. Za. Pani Sobiechowski, nie ma. Pan Sobiechowski Henryk. Za. Pan Tobiasz Antoni. Za. Pan Wasilewski Piotr. I pani Wójcik Małgorzata. Stwierdzam, że uchwała została podjęta stosunkiem 13 głosów za. 1 przeciw. Nadajemy uchwale numer 2/11/2018. Zarządzam 10 minut przerwy.